Dzisiaj będziemy naprawiać szklarnię. A otóż, znaczy szklarnię, tunel foliowy. A co się stało? Otóż wczoraj okazało się, że na instrukcji obsługi nie było napisane o tym, że trzeba ten tunel zamontować mocniej do ziemi. A skoro nie było napisane, tego nie zrobiliśmy, więc położyliśmy tylko tak dookoła, obsypaliśmy delikatnie ziemią i położyliśmy dookoła cegłami taką folię tam z boku zwisającą. Niestety okazało się, że pierwszy taki wiaterek przed burzą przyszedł i porwał cały ten tunel foliowy, tak jakieś 2 metry nad ziemią. Poleciał tunel na ogrodzenie i na kable, co było dosyć niebezpieczne, bo kable wysokiego napięcia tam są wyżej. Na szczęście to jest chyba kabel od telefonu, więc nic się nie stało, no ale jest trochę potargany. Nowy tunel, no cóż, już zniszczony, połamany, znaczy pogięty w dwóch miejscach, więc szybko się okazało, tak to jest, jak to człowiek nie myśli, tylko patrzy w instrukcję. Byliśmy trochę zmęczeni go montując, już cały dzień go montowaliśmy, znaczy pół dnia. I się pojawił taki problem, no położyliśmy normalnie, zostawiliśmy go i leżał tak 2 dni, no i te 2 dni później poleciał, więc wczoraj na szybko leciałem, bo jakoś dociąłem czymkolwiek, jakimiś workami z ziemią i tak dalej. Poleciałem też do sklepu po jakieś pręty i dzisiaj pokażę wam, jak to się naprawia. Punkt pierwszy, potrzebujemy takiej taśmy. To jest taśma niby zwykła albo i niezwykła. Ona jest, można pewnie kupić ją w sklepie budowlanym, bo w Rigomanie czy gdzieś tutaj. Można ją kupić, w sensie, ona jest taśma do łączenia folii. Różni się trochę od zwykłej, ponieważ jest taka bardziej miękka, co czuć w dotyku. I w związku z tym lepiej nam to, te łaty połączyć dziury. A haki wam zaraz pokażę, jak zrobić. Najpierw przejdziemy jeszcze do szklarni, zobaczyć zniszczenia. Mogło być gorzej. Takie coś niestety powstało. Takie dodatkowe okno i wieczniki. Mogło być gorzej. Zrobię jeszcze jedno. I tutaj coś takiego. W sensie takie zgięcie. Widać dziury niewielkie, ale na wszelki wypadek to zakleiłem. To jest tak profilaktycznie, żeby się dalej nie roztarkało w tych miejscach. Teraz idę robić haki. Jak nie macie czym obciążyć szklarni, to na początku można czymkolwiek. Ja mam butelki przypiąłem, tak jakieś worki z ziemią. Wszystko co to było, wczoraj włożyłem, jak widać. Dzisiaj jednak przejdziemy na jakiś profesjonalizm. Zakładamy rękawiczki okulary, bo będę to ciął szlifierką. A co z tym idzie, wolę oszczędzające. Będę mi coś pykła ta tarcza od szlifierki. Będę straszył, że pyknie. Pręty wziąłem wszystkie. Zwykłe zbrojeniowe, takie mi te zardzewieje nie przetrwa dobiłem. Ale tak jak się nawet montuje, zawsze pomijamy. Nawet zawsze montujemy, także przybijamy jakimiś hakami dookoła. Jak chcę trochę dłuższe, popnę tak na około 50-60 cm. Na koniec zabijam haczyk i zaraz zobaczymy. Jeszcze powstało pytanie, jak to zginąć. Zginąć jest to bardzo łatwo. Wystarczy coś włożyć, na przykład taką cegłę i już mam zgięcie. Widać? Proszę bardzo. Trzeba jeszcze trochę dogiąć. Nie jest to jeszcze taka siła tutaj. Można w ten sposób ładnie dogiąć. To zawsze jak zegniemy, mamy powiedzmy jakieś tyle chcemy, żeby się to biło ziemię. I jak tu zegniemy, to wystarczy, że chwycimy trochę dalej. Tak jak większość dźwignię i zginamy prostą metodą. W sensie nie używając wiele siły. Ten haczyk ucinamy. Sześć haków. Co robisz tutaj?
Taki gotowe. Teraz je będę wbijał pod skosem. W sensie jeden tak, a drugi tak. Ponieważ jak wbiję tak, to mam wrażenie, że będzie mnie trzymał. A zawsze wiatr wieje raczej w bok niż w górę. Jakby. Więc albo będzie wiał, jak będzie wiał, jak wbije go tak, to w tą stronę mi się nie przewieje, jak wbije go tak, to w drugą stronę mi się też nie przewieje. I to by było na tyle. No i to by było na tyle. Co mamy do powiedzenia? Słuchajcie, nie ufajcie instrukcjom, ufajcie YouTube'owi. Bo ja na YouTubie, jak potem obejrzałem, jak się to robi, to każdy jednak jakkolwiek to mocował na tej ziemi. A instrukcja jest taka, jak to skręcić, nie? A nie ma podanej, żeby to jednak jakoś przymocować. No, po takim mocowaniu mam nadzieję, że mi to nie odleci. Jeszcze chyba dorobię ze 4 takie druciki. No cóż, jak widać, na szczęście nie połamało mi żadnych z tych małych krzaczków, bo już kilka krzaczków zdążyliśmy tu wsadzić, tych pomidorów, więc będzie dobrze, strasznie gorąco.